Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Kostia Tyra. Mam dzisiaj przyjemność poprowadzić dla Państwa sesję pod tytułem Pandemia Data Monitor Server 2012. Kontakt do mnie Państwo macie na slajdzie. Jeżeli chodzi o mnie, aktualnie pracuję jako szef wydziału do produkcji systemów magazynowych handlowych i analitycznych Kostia Business Solution w firmie Warto. Jestem aktualnie także liderem oddziału PLS-u w Warszawie, także jeżeli ktoś tam przebywa czasami w Warszawie, to zapraszam na spotkania, również w Warszawie. Można mnie spotkać jako prelegent na spotkaniach, można mnie spotkać na www.warszawie.pl, można mnie spotkać na WSS-ie. Jakieś tam publikacje kiedyś z tego czasu też robiłem. Kiedyś miałem trochę więcej czasu na wydobywanie certyfikacji. Specjalizowałem się też z tego czasu w zakresie MySQL-a. Ostatnio bardziej w temacie Microsoft Server głównie, także tyle o mnie. Jaką, proszę Państwa, mam agendę na dzisiaj? Agenda dotyczy w zasadzie jednego tematu. Jeżeli czas nam troszeczkę starczy, to postaram się coś podpowiedzieć a propos dodatkowej funkcji, która się pojawiła przy okazji Skola 2012. Natomiast głównie dzisiaj się skupimy na temacie content data, to jest tak zwanych zawartych bazach danych. Wolność słowa tłumaczenia, tak możemy sobie założyć, że tak możemy to przetłumaczyć. W pierwszej kolejności powiemy, czym jest non-content database, czyli pojęcie, które pojawia nam się w dokumentacji technik Bucona, tak? Zagadnienie właśnie a propos content database, czyli byście wiedzieli, czym one się od siebie różnią. Wytłumaczymy sobie właśnie, czym jest samo Content Database, jaka jest idea tego rozwiązania, do czego to się może przydać i jakby po co to w ogóle zostało wprowadzone. Następnie powiem, jakie są wymagania, trochę informacji na temat metadanych, tak? Czyli bardzo ważna rzecz, skoro już jakieś obiekty do skoru przechowujemy, coś nowego tworzymy, to wypadałoby wiedzieć, jakie informacje o tych obiektach odczytywać, tak? Czyli jak pobierać te metadane z serwera. Następnie, jaka jest wymagana konfiguracja, jak w ogóle stworzymy dostęp do tej funkcjonalności, jak ją włączyć, z czym ona się wiąże i tak dalej, i tak dalej. Później już samo tworzenie ograniczenia, troszeczkę więcej czasu poświęcimy na zagadnienia związane z bezpieczeństwem, bo to jest tak na dobrą sprawę kluczowe do tego rozwiązania, głównie a propos bezpieczeństwa to wszystko się rozchodzi. No jak to zwykle bywa, skoro zostaje zmieniony pewien zakres funkcjonalności, można tak powiedzieć, jakby staje się uwolniony w pewnym zakresie, no to niestety pojawiają się też nowe problemy, nowe zagrożenia. O tych zagrożeniach postaram się tutaj jakby jak najwięcej dzisiaj powiedzieć, ile udało mi się tych informacji zebrać. A później robimy sobie jakieś takie demo, które jakby w krótkich przykładach, ale takich treściwych pokażę Państwu wszystko to, co omawiam. Tak? Czyli właśnie od wymagań od konfiguracji poprzez te metadane, tworzenie, backupowanie, przenoszenie i jakby z czym to fizycznie jakby ostatecznie się, że tak powiem, wiąże. Pierwsza rzecz to jest, co pojawia się w dokumentacji jako pojęcie tak zwane content database albo uncontent database. Tak? To jest tak na dobrą sprawę to, co Państwo znacie. Czyli standardowe bazy SQL-owe, które powstały już tam x lat temu, tak, w SQL-u 6.5, czy tam 7.0, czy 2000, 2005, 2008, 8.2. Czyli wszystkie, mówiąc inaczej, te, które były do SQL 2012 i były w jednej wersji, tak? Microsoft trzymał mniej więcej ten sam schemat cały czas. W zakresie warstwy bezpieczeństwa tam pewne małe zmiany zachodziły, ale nie było aż na tak wysokim poziomie, jak to, co tutaj wprowadzamy. Natomiast ta wersja 2012, musicie też mieć Państwo świadomość, że w zakresie content database jako pojęcia takiej pełnej zawartej bazy danych, jest de facto zrealizowane tylko w połowie. To znaczy dokumentacja TechNet w niektórych momentach zapędza się w opisie do pojęcia full, natomiast dwa zdania dalej można przeczytać, że no dobrze, będzie kiedyś ten full, ale na razie to tylko pasia. Tak? Czyli mamy plan, żeby uniezależnić tą bazę w pełni od serwera, natomiast środowisko na dzień dzisiejszy jest na tyle rozbudowane, że nie jesteśmy w stanie faktycznie zagwarantować tego z wersji na wersję, i wszystkich zależności ująć w jakimś takim rozumieniu. Czyli mówiąc inaczej, po prostu musielibyśmy zabrać część funkcji ze SQL-a w rozumieniu tej funkcjonalności nowej, o której rozmawiamy, po to, żeby Państwu dać coś, co nazywało się typem full. De facto i tak na dużą sprawę nie byłoby pełne, tylko byłoby pozbawione pewnych aspektów. Tak? Ale co to jest tak na dobrą sprawę, jako to zależy? Tak? Omawiam to i o co tak na dobrą sprawę chodzi.
Otóż przede wszystkim, proszę Państwa, podstawowe założenie jest takie, że w momencie, kiedy mamy jakąś bazę danych, użytkownik realizuje połączenie do tego serwera, później pewnie w rozumieniu nawiązania połączenia chciałby uzyskać dostęp do jakiejś informacji, no to musi się gdzieś uwierzytelnić, tak? Mamy pierwszą warstwę tak zwanego loginu, ten login później jest mapowany na jakiegoś użytkownika, tak? Jakbyśmy do tematu nie podeszli, zawsze istnieje mapowanie loginu na użytkowniku, tak? W momencie, kiedy mamy użytkownika standardowego, którego tworzymy ręcznie, to jest mapowane na jakiegoś użytkownika manualnego, tak? Jeżeli tworzymy sobie to poprzez uprawnienia, takie powiedzmy bardziej administracyjne, to wszyscy, którzy przynależą do rolnictwa sami, automatycznie mapowani są na użytkownika DBO, tak? Taka jest architektura, tak zostało to zaprojektowane. Teraz z punktu widzenia, kiedy migrujemy te bazy danych pomiędzy serwerami, no to zaczynają się pojawiać szkody, tak? No bo okej, mamy jakąś strategię odtwarzania bazy danych. Założyliśmy sobie, że ta strategia to jest jakiś tam rodzaj backupu, full, differential, transaction log, file grupy, pliki i tak dalej, mamy tego z 7 rodzajów. Fajnie, chcemy przenieść sobie jakieś tam środowisko z punktu A do punktu B, lub też po prostu mamy awarię i chcemy tą bazę danych odtworzyć. No dobrze, no to zabieramy się do odtwarzania bazy danych, no i okazuje się, że po odtworzeniu bazy danych, czy też przeniesienie z punktu A do punktu B, dalej de facto nie możemy się zalogować do serwera, no bo brakuje nam loginu. Tak? Dlaczego? No dlatego, że użytkownik jest zawarty w bazie danych, ale de facto dostęp do serwera nie jest realizowany przez użytkownika jako takiego, tylko jest realizowany przez login. Więc muszę mieć ten login, żeby ten użytkownik dalej mógł działać w bazie danych. Tak? Więc to jest takiego swoistego rodzaju głowarstwo, która no, w jakiś sposób wiąże nas do pewnego środowiska, w którym pierwotnie ta baza danych została stworzona. Oczywiście to jest w różnoraki sposób rozwiązywane z punktu widzenia producentów oprogramowania. Jest to realizowane na przykład poprzez dedykowane narzędzia do zarządzania oprogramowaniem. Tak? No i wtedy takie narzędzie zazwyczaj pierwszą czynność, jaką wykonuje przy próbie wskazania połączenia do serwera, poprosi o jakiś istniejący login SQL-owy, tak? Jakiś tam SA albo coś innego. No i permanentnie po cichu zakłada swoje konto, które później dalej przez tą aplikację jest wykorzystywane. Czyli mówiąc inaczej, zawsze mamy gwarancję, że nasze bazy działają, bo nasze aplikacje dbają o to, żeby sobie to konto założyć i żeby za pomocą tego konta był realizowany dostęp, prawda? Wszystko się zgadza, ale w momencie, kiedy mamy jakieś środowiska, gdzie nie mamy dedykowanego oprogramowania, też mamy jakieś rozwiązanie pod nas napisane, no to wtedy już administrator musi zarządzać pewnymi elementami. No i migracja takich baz danych, czy też przenoszenie, czy odtwarzanie staje się bardziej skomplikowane, bo ten administrator musi mieć całą procedurę. Skoro przyniosłeś bazę danych, to przenieś login. Jak mam dwa loginy, pewnie sobie to zrobię ręcznie, tak? Ale jak mam już 202 loginy, no to już pewnie ręcznie tego nie będę chciał robić. No to z pomocą przychodzi tekst, gdzie pojawiają się jakieś gotowe procedury skryptowania loginów, odtwarzania. Mówimy generalnie o pojęciu tak zwanych pośrodzonych użytkowników. Czyli użytkownik poszedł z bazą danych, a login sobie został na czasach na serwerze, tak? No i później trzeba to wszystko preparować ręcznie. Pozostałe zależności, jakie mogą się pojawiać, to są tematy związane z collation, tak? To są tematy związane z jakimiś jobami, to są tematy związane z service brokerem, z tak zwanymi rutami, które są tworzone przez service brokera, to są tematy związane z serwerami podlinkowanymi i kilkudziesięcioma innymi funkcjami, które mogą być wykorzystywane w ramach działania aplikacji. Chociażby procedury, czy też jakieś funkcje, które sięgają do dedykowanych obiektów w bazie master, tak? Na przykład mamy jakąś tam strukturę własną do sprawdzania licencji, powiedzmy w bazie master, czy też w bazie MDB, przenosimy z rozwiązania A na rozwiązanie B, później się okazuje, że tego obiektu tam nie ma. No to jesteśmy znowu zależni od tego serwera, gdzie pierwotnie ta struktura się znajdowała, prawda? No i taki proces migrowania, proszę Państwa, jest zdecydowanie bardziej skomplikowany niż przenoszenie chociażby bazy akcesu. Tą też w agendzie nawiązałem do akcesa, bo w pierwszej kolejności to mi się wszystko kojarzyło, tak? Czyli zaczynamy kopiować sobie pliczek bazy danych i mogę go odpalić z dowolnego miejsca, w zasadzie z dowolnego urządzenia, nawet niekoniecznie z dysku twardego, a z pamięci USB. No i mam dostęp do danych, tak? Nie mam hasła, nie mam użytkownika, migruję sobie to dowolnie. Tutaj oczywiście jest bardzo ważna rzecz jeszcze. Państwo, którzy zajmują się troszeczkę bardziej programowaniem, pewnie punkt ostatni, że tak powiem, znają do opcji. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że w momencie, kiedy tworzymy w procedurach składowanych, tak, czy też ogólnie w kodzie aplikacji jakieś obiekty tymczasowe, no to trafiają one zazwyczaj do TMDB, tak? Taka jest idea tego rozwiązania. To w tym momencie TMDB, proszę pamiętać, że de facto dziedziczy collation tak, jak jest zdefiniowany na serwerze. Tak? Czyli możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy mamy konflikt też pomiędzy przenoszeniem bazy z punktu A do punktu B, no bo baza może być na jednym serwerze z jednym collation ustawiona, zmigrowana na inny serwer, ma inne collation i tam już może być konflikt. Tak? Jedno collation może nie pasować do drugiego.
I to jest też, proszę Państwa, pewna zależność, która istnieje w przypadku Content Database i ona jest jasno w dokumentacji opisana, że takie konflikty mają prawo mieć miejsce z bardzo prostej przyczyny, mianowicie Content Database dla obiektów tymczasowych de facto ma takie podejście, jakie ma ta baza źródłowa. Czyli ona ma troszeczkę inny model działania niż klasyczna baza. Tak? Klasyczna baza po prostu przenoszona na nowy serwer, zakładając obiekt tymczasowy, pobiera to podejście z MVB. A MVB z kolei, jeśli pobiera z serwera takie, jakie ma zdefiniowane, oczywiście wyjątkiem tutaj jest sytuacja, kiedy my jawnie wskazujemy, jakie to podejście ma występować do takiego obiektu. Tak? Ale to jest sytuacja taka, powiedzmy, manualna, więc wtedy my to kontrolujemy. Natomiast w przypadku Content Database, proszę Państwa, sytuacja ma się następująco. Collation de facto wędruje za tą bazą danych. Jeżeli tworzę obiekt tymczasowy, który jest wskazany dla tej bazy danych, on teoretycznie przechowywany jest w bazie MVB, natomiast sam obiekt tworzony i tak podtrzymuje to collation, które pierwotnie dostał z tej bazy, bazy macierzystej, tak? A nie z tej bazy, w której jest tworzony. Takie są zależności. Samo Content Database, tak jak powiedziałem, to są przeciwieństwa tych punktów w zasadzie, które były na slajdzie poprzednim, tak? Czyli mamy od wersji 2012, wspierane są we wszystkich edycjach, tutaj właśnie zwracam uwagę na to, że pojawiło się coś takiego jak rozbicie edycji Express na dwa takie jakby człony. Pierwszy człon to jest ten, który Państwo znacie, czyli standardowy SQL Server Express jako taki, ale też pojawiło się coś takiego jak SQL Server Express LocalDB, tak? To jest troszeczkę oddzielne działanie, to nie jest już wtedy usługa, to jest aplikacja. I ideą, proszę Państwa, tego rozwiązania jest to, żeby właśnie taka baza danych była w pełni docelowo uniezależniona od serwera. Czyli żebym mógł dowolnie tą bazę po prostu wziąć z jednego miejsca, odtworzyć w innym miejscu, czyli mówiąc inaczej, zredukować czas potrzebny na zadania administracyjne, które trzeba wykonać dookoła procesu migracji. Czyli administrator, jak ma przenieść bazę z punktu A do punktu B, to sam proces kopiowania tego pliku i odtwarzania zajmuje mu powiedzmy 20%, natomiast 80% jakby czasu potrzebnego na migrację, to jest wszystko to, co dookoła trzeba zrobić. Tak? Zeskryptować loginy, joby, jakieś linked serwery, tysiąc innych rzeczy i to później trzeba przenieść. Oczywiście przy okazji trzeba się pomylić 15 razy, żeby ta procedura skryptowania zadziałała w automacie oczywiście, no bo manualne klikanie pojedynczo wstawienie zagrupień na czasu, tak? Czyli jakaś tam ścieżka postępowania musi być zdefiniowana. Założenie, proszę Państwa, dla tych baz jest bardzo proste. One będą bardzo wygodne jako właśnie tak zwane bazy aplikacyjne dla tego mniejszego segmentu, tak? Czyli tam, gdzie faktycznie deweloper może sobie tą bazę podpiąć w jednym środowisku, przenieść ją na inne środowisko bardzo szybko, tam podpiąć bez administratora, tak? Czyli bardzo łatwo możemy odtwarzać środowiska testowe, środowiska deweloperskie. Nie wymagamy do tego właśnie wszystkich czynności administracyjnych. Możemy zredukować ten czas. Dział administracji może się zajmować innymi zadaniami. Natomiast tutaj sam deweloper będzie mógł bardzo szybko to przenosić. I te bazy cechują się właśnie tym, że posiadają tylko i wyłącznie samego użytkownika w bazie danych. One nie mają loginu na warstwie serwera. Tak? Czyli jest pierwszy krok do tego, żeby uniezależnić te obiekty poprzez rozwarstwienie security do jakby braku tego loginu. Ogólnie oczywiście w takim razie, skoro nie mamy loginu, no to jest pytanie, jak się do tej bazy dostać. Tak? Tutaj, proszę Państwa, pojawiają się dwa zagadnienia. Jedno zagadnienie jest poruszone na tym slajdzie, drugie zagadnienie jest wyjaśnione w przypadku, kiedy będziemy mówili o security. Założenie jest takie, że żeby użytkownik mógł się dostać do bazy typu Content Database, to musi wskazać jawny connection string, do jakiej bazy danych chce się dostać. Tak? Czyli jeżeli mamy sytuację tego rodzaju, że użytkownik nawiązuje połączenie, ale zapomniał podać nazwę bazy danych connection stringu, connection stringu również w rozumieniu narzędzia za pomocą SQL Management Studio, że się podpinamy. No, na zakładce drugiej jest taka sekcja baza danych, do której chcemy się zalogować. No to w tym momencie oczywiście dostaniemy komunikat po prostu, że nie możemy się uwierzytelnić, no bo nie ma takiego loginu na serwerze. Czyli jest taka paradoksalna sytuacja, gdzie my podajemy użytkownika do bazy, tak? Ale jeżeli zapomnimy podać bazę danych, to serwer traktuje tego użytkownika jako login serwerowy. I opluje nas błędem 18456, tak, że użytkownik tak i jak nie może zostać zalogowany, bo albo jest nieprawidłowa nazwa, albo jest nieprawidłowe hasło. Więc tutaj trzeba zwracać na to szczególnie uwagę. Pytanie takie pomocnicze, co się dzieje w momencie logowania, proszę Państwa, jeżeli właśnie nie podajemy nazwy bazy danych przy logowaniu do serwera? Gdzie użytkownik trafi? Do mastera, tak? I to jest też rzecz, na którą zwracam już w tej chwili uwagę, bo to jest po części rozwiązanie sytuacji związanej z tą warstwą bezpieczeństwa, sytuacji, kiedy użytkownik posiada na warstwie serwera login po takiej samej nazwie, jak nazwa użytkownika w Content Database, tak? I podaje nazwę bazy danych do
której chciałby się zalogować jako de facto login serwerowy, a nie jako użytkownik ten z Content Database. Czyli tutaj istnieje, proszę Państwa, takie pojęcie zduplikowanych loginów. Tak? Jeżeli użytkownik bazy danych nazywa się J. Kowalski i mamy login serwerowy, który dotyczy zupełnie innej bazy danych, tak? Mamy J. Kowalski i teraz przez przypadek wskazaliśmy jakąś nazwę tej bazy Content Database, to dochodzimy do sytuacji, kiedy nie możemy się zalogować, paradoksalnie posiadając i login na warstwie serwera i użytkownika w bazie danych. Dlatego, że serwer w pierwszej kolejności rozwiązuje warstwę loginu, więc stwierdza, że no nie mogę się zalogować do tej bazy danych, bo ten login nie ma odwzorowania jako użytkownik tej bazy. Tak? Bo tu jest też taki użytkownik, ale de facto trochę innego rodzaju. Hasło może być zdecydowanie inne, nazwa może być taka sama samego użytkownika. Tak? Więc paradoksalnie w tym momencie powinniśmy wykonać operację taką, że użytkownik nie powinien mieć wskazanej bazy, do której chce trafić. Czyli baza danych nie jest wyspecyfikowana, wpadamy do bazy master, a dopiero wtedy polecenie z database przechodzimy w kontekście drugiej bazy danych, ewentualnie wykonujemy jakieś tam operacje administracyjne związane ze zmianą uprawnień dla tego loginu, czy też dla tego użytkownika. Jakie są, proszę Państwa, wymagania do włączenia w ogóle tej funkcji? Oczywiście rzecz najważniejsza, fajnie by było mieć SQL 2012, tak? Przypominam oczywiście zasadę, że bazy z wyższej wersji serwera nigdy nie mogą być otworzone na niższej wersji, więc odpowiadając na pytanie, czy da się taką bazę wykonać na serwerze 2012 i przenieść do wersji 2008 lub niższej, odpowiedź brzmi nie, ale nie dlatego, że Microsoft nie wspiera jakby tej bazy na tym serwerze, tylko przyczyna jest bardziej prozaiczna, nigdy nie da się otworzyć wyższej wersji na niższy serwer, tak? Czyli jakby zawsze z dołu do góry, ale nigdy z góry na dół, tak? To jest jedna zależność. W każdej edycji, tak jak wspomniałem wcześniej, te bazy są wspierane. Compatibility level musi być ustawiony oczywiście na 110, to dotyczy każdej nowej funkcji, która wchodzi w jakiejś warstwie wyżej, prawda? Serwer musi wiedzieć, z jaką funkcjonalnością ma interpretować tą bazę danych. Co bardzo ważne, domyślnie ta funkcjonalność jest wyłączona. I tutaj od razu powinien się zapalić Państwu zielony znacznik, że skoro domyślnie jest to wyłączone, to jest pytanie, czy skoro mam wyłączoną tą funkcjonalność na warstwie serwera, czy mogę odtworzyć bazę typu Content Database z backupu na innym serwerze, tak? Otóż pytanie, odpowiedź na pytanie brzmi nie, tak? Musimy w pierwszej kolejności wykonać tą czynność administracyjną, czyli uruchomić to na poziomie serwera, a dopiero później mogę odtworzyć z backupu taką bazę danych. Pocieszający jest fakt, że w tym przypadku deweloperzy zadbali o to, żeby komunikat był w miarę stosowny, informuje faktycznie, że ta baza nie może być odtworzona, ale nie na zasadzie nie, bo nie, tylko nie, bo to jest baza typu Content Database, a serwer ma taki feature wyłączony, tak? Czyli ja nie wskazuję nam na konieczność zdefiniowania odpowiedniej operacji. Oczywiście, tak jak wspomniałem przed chwileczką, operacja jest realizowana na warstwie całego serwera, czyli wykonujemy ją za pomocą procedury sp-configure. Można to wykonać oczywiście także z GUI. Jeżeli chcemy wykonać to z poziomu transact SQL-a, to jest to polecenie sp-configure Content Database Authentication na 1, tak? Później uruchamiamy polecenie reconfigure i tutaj też istotna informacja, ta opcja nie jest ukryta w opcjach zaawansowanych. I wcześniej nie trzeba też uruchamiać polecenia sp-configure show address options na 1, reconfigure, dopiero to polecenie i też jeszcze raz reconfigure. Tak? Czyli jest to opcja taka, powiedzmy, podstawowa, która może być wykonana od razu. Oczywiście, tak jak wspomniałem, wykonujemy tą operację także z GUI. Jeżeli ktoś nie pamięta, jak się wykonywało taką operację w transach, to z GUI, to przypominam o tej magicznej funkcji skryptowania wyklikanych operacji, tak? Czyli można wyklikać to z GUI i zeskryptować bez konieczności wykonywania, po to, żeby później ewentualnie wykonać. Wielokrotnie na slajdach będzie się pojawiał ten punkt ostatni, proszę Państwa, czyli że ta nazwa bazy danych musi być wyspecyfikowana w konieczny streamie. To jest bardzo ważne. Można się, słuchajcie, złapać, zwłaszcza jak się bardzo często żongluje tymi bazami danych, tak? Są przyzwyczajenia, że użytkownik, no zazwyczaj nie ja mam takie zwyczaj, że jak się loguje narzędziami administracyjnymi, to nie wskazuje bazy danych na etapie połączenia, tylko wpadam do mastera, a później sobie zmieniam, tak? To też jest zależne oczywiście od tego, czy ktoś ma tych baz danych 5, czy ma ich 25, tak? I pamiętam, że tutaj bazy się żongluje, tak, aktualnie to jest na sobie, że czy nie ma. Ale ogólnie, jeżeli chcemy faktycznie trafić do tej bazy Content Database za pomocą dedykowanego użytkownika, to musimy to uwzględnić. Proszę też zwrócić uwagę na fakt, że z punktu widzenia przesiadki na tego rodzaju aplikację wymagana jest, znaczy na tego rodzaju bazy danych wymagana jest zmiana w warstwie aplikacji, tak? Czyli ta aplikacja musi być dostosowana na warstwie połączenia do tej bazy. Co do samego sterownika dostępowego, to się nic nie zmienia. Czyli użytkownik ma w zasadzie to samo połączenie, dalej jest realizowane wszystko tak samo, tylko po prostu ten koleksie musi administrować na konkretną bazę danych. Dobrze. Jakie mamy, proszę Państwa, informacje w zakresie informacji, czy taka baza danych jest związana w ogóle z tą funkcjonalnością, czy też nie? Otóż do
widoków systemowych, tak? W tym przypadku do widoku system.database zostały dołożone dwie dodatkowe kolumny, tak? Jedna kolumna nazywa się container, która zawiera wartość 1 lub 0, czyli mamy prawie samo, bo to jest chyba typu container, czy też nie. A druga kolumna to jest container description. To jest z kolei kolumna, która opisuje Państwu, w jakim zakresie docelowo ta baza danych jest uniezależniona od serwera. Czyli mówiąc inaczej, jak bardzo zawarta jest sama w sobie. Tak? Na dzień dzisiejszy możecie Państwo spotkać tutaj dwie wartości. Może być to wartość non, czyli oznacza, że ta baza nie jest w ogóle typu container. Tak? Druga wartość to jest wartość pasie, czyli wartość, która oznacza, że ta baza jest owszem w jakimś tam stopniu zawarta sama w sobie, ale tak na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy nic więcej nam to nie daje. Docelowo w przyszłości ma się pojawić jeszcze full. Kiedy to nastąpi, tego już dokumentacja nie opisuje. Podejrzewam, że będzie to w zakresie pewnie jakiegoś R2 w wersji 2012. Kiedy to się pojawi, to nie wiem. Raczej bym się chyba tego Service Packu nie spodziewał, bo raczej Service Packu nie służyły do dodawania nowej funkcjonalności. Natomiast w przyszłości ogólnie Microsoft opisuje, że faktycznie będzie coś takiego jak full, czyli postaramy się w pełni niezależnie tą bazę danych od serwera. Na dzień dzisiejszy niestety jeszcze takiej funkcjonalności SQL Server nie posiada. Dodatkowo, co też jest bardzo miłym ukłonem w stronę administratorów i deweloperów, Microsoft dołożył dwa dosyć istotne elementy. Pierwszy istotny element to jest nowy widok dynamiczny. Jak wiecie, przyrost widoków dynamicznych z wersji na wersję jest znaczący. Tak? Skok pomiędzy wersją 2005 a 2008 to było chyba około 35 nowych widoków dynamicznych. Pomiędzy 2000 a 2008 R2 to też było kilkanaście nowych. Nie sprawdzałem szczerze mówiąc, ile jest pomiędzy wersją 2008 R2 a 2012. Podejrzewam, że też około 20-30. Założenie jest bardzo proste. Wszystko, co się pojawia w kolejności jakby w serwerze nowym, ma być odwzorowane po stronie widoków. Tak? Dlatego Microsoft się tutaj konsekwentnie póki co trzyma w ramach bynajmniej tych większych funkcji. Pojawił się taki widok, który się nazywa DNDB Uncontained Entities i to jest widok, proszę Państwa, za pomocą którego możecie uzyskać informacje, jakie w bazie typu contained są informacje, które są zależne od serwera. Czyli mówiąc inaczej, dla przykładu, który ja później Wam zobrazuję, jeżeli mamy sytuację taką, że otworzę bazę danych na serwerze, i serwer na przykład, dla przykładu, domyślnie sobie utworzy coś takiego jak trasę śledzenia domyślną dla usługi serwis broker, to taki zapis znajdzie się w tym widoku. Czyli on mnie poinformuje, że ta baza danych ogólnie jest jako typu uncontained, tak? Czyli jest niezależna, jest contained, czyli jest niezależna, ale znajdują się w niej pewnego rodzaju funkcje, które potencjalnie mogły być zależne od serwera. Analogicznie, jeżeli wykonamy sobie procedurę skodowaną w ramach naszej bazy danych, która będzie typu contained, która będzie odwoływała się do informacji zawartych w serwerze. Będzie odczytywała informacje na przykład z NSDB, bo będziecie chcieli własną procedurą składowaną badać na przykład historię wykonywania backupu w jakiś tam super skustomizowany sposób, łącznie z wysyłaniem mailem jakiejś tam informacji. To także znajdzie się informacja, że jest w bazie typu contain, baza, znaczy procedura składowana, która sięga do bazy NSDB, czyli do informacji serwerowych niejako, tak? Czyli tych, które są związane z konkretną instancją. Czyli mówiąc inaczej, jest to sytuacja, gdzie w tym widoku mamy statycznie wyświetlane informacje o już zaszłych, stworzonych obiektach, ale obiektach takich, które są jakby, można powiedzieć, zmaterializowane. Druga informacja o metadanych, która może się Państwu przydać, to jest już trzecia w kolejności, to jest nowe zdarzenie typu Extended Events, tak? Czyli interfejs, o którym już też dzisiaj troszeczkę dyskutowaliśmy przy okazji tej sesji, mianowicie coś, co nazywane jest Database Uncontained User Event. I to jest, proszę Państwa, zdarzenie, które ma miejsce w każdym momencie, kiedy jest dostęp do takiego zasobu lub taki obiekt jest stworzony, tak? Lub też jest jakakolwiek operacja na nie wykonywana. Oczywiście nie oznacza to, że jedna i druga informacja zawiera dokładnie to samo. Dlaczego? No dlatego, że logika jest zupełnie inna. Tak? Logika widoku jest taka, że on ma mi podsumować informacje a propos obiektów stworzonych, zdefiniowanych, zmienionych, które są typu uncontained w bazie typu contained, natomiast Extended Events jako zadanie ma mi poinformować wtedy, kiedy takie zdarzenie ma miejsce. Tak? Czyli on dla każdej takiej operacji wykonywanej wygeneruje mi zdarzenie i powie mi, że tak, słuchaj, zrobiłeś taką operację, która jest typu contained, a ogólnie działa, zrobiłeś operację, przepraszam, typu uncontained, a jesteś w bazie typu contained. Tak? Czyli robisz coś, co jest związane z serwerem na bazie, która potencjalnie tego serwera ma być później niezależna. Więc to jest troszeczkę coś innego i później pokażę Państwu też, jak wygenerować taką sesję, która takie zdarzenie będzie tworzyła.
Co jest bardzo ważne, to extended event może działać zarówno dla bazy contained, jak i uncontained. Czyli możecie Państwo wykonywać różne operacje na takich klasycznych bazach, które znacie do tej pory i badać za pomocą extended event, jakie ewentualnie problemy mogą wystąpić przy próbie przestawienia tej bazy tak, z trybu właśnie uncontained na konwencjonową contained. Jak tworzymy taką bazę danych? Tworzymy ją dokładnie tak samo, jak tworzyliśmy do tej pory bazę, czyli albo możemy ją wyklikać z GUI, pojawi się po prostu nowy properties na okienku, tak, contain, gdzie macie opcję not albo partial, na dzień dzisiejszy z listy wyboru, lub też robicie to dokładnie tak samo, jak robione było z poziomu transaction składa, czyli polecenie create database, nazwa bazy i pojawia się nowa składnia, ewentualnie contain, równa się partial albo not, tak, jeżeli chcemy ją jakby wyspecyfikować, domyślnie oczywiście wszystkie tworzone bazy są typu not, tak, czyli nie są związane z tym, co funkcjonują. Tak jak powiedziałem wcześniej, pojawia się tutaj pojęcie, proszę Państwa, collation. To collation, jak sięgniecie gdzieś tam może po sesji do dokumentacji i zobaczycie, że pojawia się praktycznie na każdej podstronie, gdzie jest coś związane z tą bazą danych, z tymi nowymi feature'ami. Microsoft informuje wprost, tak, że tu jest zmieniona logika po prostu jakby pracy na tym collation. I tutaj, proszę Państwa, dla metadanych, które są w bazie typu contained, zawsze stałe i niezmienne jest collation, które macie na slajdzie, czyli latin1, general 101, CIAS, WS, KS, SC. Tak? I to jest collation, uwaga, które dotyczy tylko i wyłącznie metadanych zawartych w tej konkretnej bazie danych. Czyli mówiąc inaczej, tabele tworzone przez użytkownika mogą mieć zdecydowanie inne collation, jako tak. Ale metadane zawsze są związane z tym collation i na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zmiany takiego ustawienia. Co ciekawe, o ile dobrze mnie pamięć nie myli, to dokładnie to samo collation jest wykorzystywane właśnie w przypadku usługi SQL Server. Przepraszam, zapędzam się ze słowem usługa, co w przypadku SQL Express Local DB zmienia znaczenie, bo nie jest to usługa, tylko proces, jaka aplikacja. Też bodajże tam się to collation przewija właśnie dla katalogów, dla tego konkretnego programu. Dalej oczywiście, proszę Państwa, z racji tego, że było zamieszane w collation, no to musiała się pojawić jakaś nowa klauzula. No i pojawiła się nowa klauzula po collation, która się nazywa katalog default. Czyli dla bazy typu content database możemy zdefiniować de facto inne collation dla całej bazy, na przykład pomieść CIS, jako dla wszystkich obiektów domyślnie. I wtedy, proszę Państwa, mamy jedną bazę danych, która z automatu dostaje dwa collation. Jedną dostaje dla metadanych powyżej, a drugie dostaje to, które jest de facto domyślne dla obiektu, tak? Czyli mogę tworzyć sobie bazę danych, wyspecyfikować na poziomie bazy jakieś collation. Ono jest domyślne dla tych obiektów. Mogę się posługiwać wtedy taką klauzulą katalog default, na przykład na poziomie tworzenia tabeli, tak? Czyli piszę create table, tam coś tam, coś tam. I na końcu po tej specyfikacji piszę sobie kolej katalog default. Nie muszę wymieniać jawnie tej nazwy, tylko mówię pobyć sobie z bazy. Ale uwaga, w tej bazie metadane znowu mówimy, że ma inne collation. Jasne? Czyli musimy tutaj pamiętać o tym, że to jednak jest troszeczkę rozwarstwione, na każdym poziomie może być inna wartość. Oczywiście sama obsługa collation w środku w obiektach na poziomie tabeli, kolumny została dokładnie tak samo jak była w innych wersjach, czyli mogę sterować też collation na poziomie zapytania, tak? Jeżeli mam konflikt collation, mogę jawnie użyć klauzuli collate w selekcie i powiedzieć, że ta collation ma być teraz inna niż ta, która jest domyślnie zaproponowana przy zapytaniu. Tutaj macie generalnie takie zestawienie, to zestawienie jest właśnie a propos tej strony, o której mówiłem, tak na technecie umieszczone, pozwoliłem sobie to skopiować i podać źródło. Podane są, jakie są poszczególne założenia przy tych jakby zawartościach właśnie collation. Czyli jeżeli mamy jakieś dane użytkownika, tak, to jest w domyślnej konfiguracji, to non-contained database posiada takie collation, jakie jest defaultowe dla bazy. Tak? Jeżeli mamy contained database, to jest dokładnie tak samo. Na TempDB zwróćcie uwagę, że w non-contained database, czyli tej właśnie takiej klasycznej do tej pory znanej, collation dla tych informacji jest pobierane z bazy TempDB. A tak jak wspomniałem wcześniej, pobiera informacje z serwera. Tak? W przypadku contained database to jest dokładnie takie samo collation, jakie jest w przypadku tej bazy macierzystej, czyli tej właśnie contained database. Czyli nie mamy tutaj sytuacji, że tu tworzę tabelkę tymczasową, tu mam takie, w TempDB tworzę inną i mam błąd. Tak? Nie. Contained database dba o to, że skoro tu było takie, to ta struktura tymczasowa ma mieć dokładnie takie same. Czyli sama wyeliminuje nam ten konflikt. Konflikt pojawi się wtedy, kiedy rozproszę to zapytanie na dwie bazy danych, tak, gdzie to collation będzie inny. Czyli ta tabela tymczasowa pochodzi z bazy non-contained, ona sobie utworzy obiekt tymczasowy, on sobie dostanie jakby collation z bazy TempDB, tak, de facto z serwera, a non-contained database sobie wrzuci swoje collation. No i nagle się okazuje, że na styku mamy już konflikt, tak, bo nie wszystkie collation mogą być ze sobą kompatybilne.
metadane, tak, w przypadku non-contained database mamy database default albo katalog default, tak, czyli mamy tą nową klauzulę. W przypadku contained database analogicznie, dla temporary metadata, tak, ten DB collation dla non-contained, dla contained mamy katalog default, dla zmiennych mamy korelacja dla instancji, dla etykiet typu go-to mamy tak samo korelację dla instancji i dla kursorów mamy też collation dla instancji w przypadku tych baz klasycznych. Dla baz contained database dla wszystkich występuje katalog default, czyli ten, który był do faktu dla bazy macierzystej. Czy widzicie, że w każdym przypadku, tam gdzie to collation może być na styku jakimś tam jakiegoś konfliktu, to baza contained narzuca swoje collation permanentnie. Natomiast klasyczne bazy danych, tak jak do tej pory, w których momentach mogą sobie pobrać to collation troszeczkę z innej warstwy, tak, i może być ten problem. Także to jest, tak jak powiedziałem, dostępne na technecie i można jak najbardziej sobie tą tabelkę przeanalizować na spokojnie. Dobrze, jakie mamy ograniczenia, tak? Bo czas nas zaczyna gonić. Co do ograniczeń, tak jak powiedziałem wcześniej, pewnego rodzaju ograniczenie to właśnie to, że ta baza narzuca swoje collation, tak? Nie zawsze jest to dobre. Może nas to czasami, że tak powiem, zaskakiwać, więc traktuję to po części jako ograniczenie. Tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy nie mamy trybu full, czyli nie możemy wykonać się jakby pełnego uniezależnienia. Mogą się pojawiać te konflikty właśnie w przypadku rozproszonych środowisk. Powtórzę, że chodzi o sytuację, kiedy jest jakaś baza danych typu non-contained database, tak, czyli klasyczna. Ona tworzy tabelę tymczasową, która wędruje do TempDB i pobiera sobie z TempDB to collation. I mamy jakąś tabelkę, która de facto jest też na przykład z TempDB, albo jest w bazie contained, która ma inne collation. Zaczynamy to łączyć. Tak? Pokażę to Państwu na przykładzie. Będzie widać to gołym okiem, że faktycznie taki konflikt występuje. Z racji tego, że ta baza danych ma sobie tak fruwać pomiędzy różnymi serwerami, to też ma pewne ograniczenia. I takim ograniczeniem jest brak wsparcia dla replikacji, brak wsparcia dla zrzędnej zakapczy. Nie ma czegoś takiego jak część takich feature'ów, które się pojawiały w wersji 2008. One na dzień dzisiejszy nie są wspierane. Czy będą w przyszłości? Ciężko wyczuć, tak? Jest to nowa funkcja, więc w zasadzie nie do końca jest też opisane, jak ona będzie wyglądała w kolejnych wersjach. No i tak jak powiedziałem, tutaj jest też brak wsparcia dla obiektów, które korzystają z informacji systemowych, gdzie jest z kolei wykazana jakaś zależność od tego collection. To jest taka, no powtarzam to jak mantra, ale to jest na każdym kroku generalnie widoczne i dokumentacja na każdym kroku o tym opisuje. Tabele tymczasowe nie mogą się odwoływać do danych użytkownika, nie mogą sięgać do schematów XML-owych jako XML, czy może niektóre do schematów, czy do XML collections. Nie mogą korzystać z funkcji użytkownika definiowanych, tak, czyli z jakichś tam stworzonych przez samego usera. No i tym ograniczeniem, to co powiedziałem, jest fakt, że zanim w ogóle wykonam operację restore, to muszę włączyć to na poziomie serwera, tak, czyli nie ma sytuacji takiej, że mogę otworzyć, ale później serwer mi nie pozwoli do tej bazy się zalogować, tylko opluje mnie permanentnie komunikatem. Teraz sytuacja, jaka jest problematyczna, to jak ktoś tego nie przetestuje wcześniej, a w drobie sobie ustawi, że taka baza ma się odtwarzać, i za to, żeby to włączyć, to pewnie zaobserwowali z hukiem, a później administrator na pokoju będzie biegał już to, dlaczego ta baza na się nie otworzyła. Tak? Nie, baza trzeba włączyć, otworzyć. Nie zawsze to otworzenie tylko nie będzie tak jak przy wojsku testowym, które za chwilę będziemy analizowali. Co się zmieniło w warstwie bezpieczeństwa? Pojawił się nowy typ użytkownika na warstwie bazy danych. Tak? Będziecie Państwo trochę zdziwieni, jak uruchomicie formatkę wydawania użytkownika bazy danych. Doszły nowe opcje, ta formatka tam troszeczkę się zmieniła. Pojawiło się coś takiego jak typ użytkownika i nowy konkretny typ użytkownika związany z tą funkcjonalnością, to jest SQL User Link Password, czyli coś, czego nie było z kolei w starszej wersji. To był SQL User, który był mapowany do loginu, tak, i to było tyle. Login miał warstwę hasła, a teraz z kolei to hasło jest przypisane do użytkownika. Więc tworząc użytkownika specyfikujemy, tak jak przy loginie, with password, definiujemy sobie jakieś tajne hasło Microsoftowe, tak, top 10 we wszystkich słownikach ataków haseł. Następnie, proszę Państwa, jest mały, w zasadzie nie wiem jak to traktować. Czy to traktować jako błąd, czy to traktować jako ograniczenie, czy traktować jako moja niewiedza wynikająca z faktu, że jeszcze pewnie nie wszystko przeczytałem w tym zakresie. Za chwilę Państwu pokażę dwie sytuacje. Są zainstalowane dwie instancje na tym samym systemie, instalowane, no powiedzmy, bez żadnych certyfikatów, bo takowych jeszcze nie mamy, więc patrzę, są takie same. Jedna to jest wersja developer, druga to jest wersja expert. Teraz wykonuję management studio nawiązanie połączenia na tego samego użytkownika do stworzonej bazy danych na instancji właśnie developer, tak? I później odtwarzam tą samą bazę danych z tym samym użytkownikiem na ekspresie. I teraz logując się do wersji developer, po zalogowaniu widzę tylko i wyłącznie sekcję database. Nie widzę w management studio żadnego innego okienka, żadnego innego drzewka, żadnej dodatkowej opcji.
loguje się dokładnie tak samo na tego samego użytkownika, na tym samym kliencie, tym samym narzędziem klienckim do wersji Express i ku mojemu zdziwieniu widzę cztery dodatkowe opcje na serwerze, których nie widziałem na tamtej instancji. Zaznaczam, że loguje się na tego samego użytkownika, na czystą instancję, gdzie naprawdę nic dodatkowo nie było wykonywane. Nie wiem, z czego to wynika, czy wynika to ze specyfikacji konkretnej instancji. Nie jest to nigdzie opisane, bo jest to w zasadzie opisane jako widoczność. Co ciekawe, oczywiście, jeżeli mam włączone konto gościa, to za chwilę będę też mówił, tak, w funkcji ostatniej, czyli jeżeli jest konto gościa włączone na serwerze w bazach danych, to mogę uzyskać tym użytkownikiem, tak, typu Content Database User, dostęp do innej bazy danych. Jeżeli ten WES jest włączony, to nie mogę się dostać, to wtedy opcja na przykład Use Database nie zadziała. Ale nie widzę tego w GUI. Nie wiem naprawdę, z czego to wynika, natomiast żebyście Państwo też nie byli zdziwieni, w zależności na jakim serwerze będziecie pracowali. Ja w pierwszej kolejności pisałem ten punkt, że po zalogowaniu widzę tylko tą sekcję, natomiast po tworzeniu bazy na innej instancji już się okazało, że widzę coś innego. Więc to tak zwracam uwagę. Dalej, użytkownicy posiadający prawo alter and user, czyli członkowie roli DB owner i DB security admin, mogą przydzielać dostęp do tej bazy. Czyli trzeba też zwracać uwagę, komu dajemy takie uprawnienia, bo możemy sobie wtedy dzięki temu tworzyć jakichś dodatkowych użytkowników. Pamiętajmy, że to już jest trochę inna warstwa, tak? Czyli nie potrzebujemy uprawnienia na serwerze, tylko potrzebuję uprawnienia w bazie, żeby dać dostęp do tej bazy danych. Ciąg dalszy. Pojawiło się coś takiego jak nowe kolumny w Database Principles. Tutaj, proszę Państwa, jest taka kolumna Authentication Type Desk i tu pojawiła się warstwa database, to są właśnie użytkownicy Content Database, czyli patrząc na wszystkich użytkowników na warstwie serwera jest jasno opisane, że ci użytkownicy to pochodzą właśnie z baz Content Database. NOM to jest dla zwykłych użytkowników SQL-owych, jakich Państwo znaliście, Windows to są dominy Windowsowe, tak? Więc dodatkowe metadane też na warstwie bezpieczeństwa. Zduplikowane loginy, to co Państwu mówiłem wcześniej, czyli jeżeli serwer posiada login o takiej samej nazwie, tak, co użytkownik, to w pierwszej kolejności jest rozwiązywana warstwa loginów. Jeżeli nie mamy podanej nazwy bazy danych, jeżeli mamy podaną nazwę bazy danych, to mamy problem z zalogowaniem. Wtedy trzeba wskazać bazę master, wejdziemy jako ten login i wtedy już przechodzimy w kontekst tej bazy już jakby po zalogowaniu. Tak? Więc to jest taka zależność. Użytkownik, który posiada Adren Database prawo, czyli znowu nie na warstwie serwera, tak, tylko na poziomie baz danych, do obiektu typu bazy danych, może zmienić de facto działanie tej bazy Content Database. Czyli mówiąc inaczej, może ją włączyć lub wyłączyć. Tak? Znowu nie musimy tutaj być użytkownikami jakiegoś tam najwyższego szczebla. Co więcej, wykonując operację attach, możecie, proszę Państwa, doprowadzić do sytuacji, kiedy mamy trochę taki niekontrolowany dostęp do serwera. No bo skoro mamy włączonego gościa, podpiąłem sobie taką bazę przez przypadek albo przez test, znam hasło do tej bazy danych, to mogę teraz przez tą bazę wejść do innej bazy, tak? Nie muszę znać loginu do serwera, bo wlazłem do bazy, a z bazy przeskakuję już na warstwę użytkowników. Więc też trzeba o tym pamiętać. Dalej, wszystkie hasła dotyczące użytkowników tej bazy są przechowywane w tej bazie danych, więc wszystkie te bazy danych są bardzo podatne na ataki słownikowe, tak? No bo mogę sobie de facto walić tym słownikiem do oporu. Mamy też coś takiego jak autoclose. W momencie, kiedy włączamy autoclose, no to jak się zachowuje serwer? Zamykam połączenie, zwalniam zasoby. Loguję się do bazy danych, to te zasoby muszę podnieść, tak? Operacja dosyć kosztowna. Jeżeli teraz ja włączę to na poziomie użytkownika bazy i będę tak się pingował z tą konkretną bazą danych, tak, aplikacją, to zwróćcie uwagę, że to jest bardzo podatne na ataki typu denial of service, tak? Czyli mogę bombardować tą bazę danych wielokrotnie jakimś tam loginem, on zacznie podnosić mi to uprawnienia, próbę nawiązania połączenia, zacznie pobierać zasoby, no to przez to serwer zacznie gdzieś tam zaczyna krążyć w zasobach, tak? Albo za takie pamięci, albo jakieś cykle procesora, albo coś innego jeszcze, więc tutaj bardzo trzeba zwracać na to uwagę. Nie mamy wsparcia dla Kerberosa, nie mamy wsparcia dla polityk haseł, które spływają do systemu SQL-owego z warstwy Windowsowej, tak? Czyli jest Group Policy Management. To nie jest aktualnie wspierane. I tutaj proszę Państwa, żeby rozwiązać ten problem ataczowania i tego niekontrolowanego dostępu, wystarczy przedstawić taką bazę typu Restricted User, tak? Czyli użytkownicy tylko i wyłącznie z uprawnieniami administracyjnymi mają dostęp, wtedy nie ma sytuacji, że zwykły użytkownik skoczy do tej bazy, z tej sobie przeskoczy gdzieś indziej, tak? Mogę sobie to ograniczyć na warstwie serwera, ale oczywiście to się nie nadaje wtedy, kiedy ja potrzebuję tą aplikację tak normalnie uruchamiać. Dobrze, widzę, że całkiem nieźle chyba czasem tam się stoimy. Powinno się udać zrealizować znowu w całości. Mamy jakieś, proszę Państwa, dwie instancje. W pierwszej kolejności mamy dostęp do serwera do wersji developer, tak?
proszę zwrócić uwagę, że mogę wykonać włączenie takiej funkcji na warstwie serwera, czyli wchodzę we właściwości instancji. Udałam prędkości protokołu, reaguje na początku, ale proszę się nie zdarzać. W zakładce Advanced mamy do dyspozycji Enable Content Database, tak, możemy przestawić to albo z poziomu GUI, lub też wykonujemy taką zmianę z poziomu serwera procedurą SP Configure. Tak, tu odczytujemy tą wartość, przypominam, że badamy wartość Config Value, Run Value, to jest coś innego, tak, czyli do momentu, dopóki nie wykonam operacji Reconfigure, to przypominam, że mamy różne stany, tak, czyli maksimum jest 1, config też jest 1, ale nie zrobiłem jeszcze operacji reconfigure, więc run value jest 0, czyli dalej ta funkcja nie jest włączona, tak, ona jest włączona w konfiguracji, ale nie obowiązuje w działaniu CDR. Dobrze, tworzę teraz, proszę Państwa, taką bazę danych, teraz pokazałem dwa sposoby, albo mogłem od razu tworzyć tą bazę z tą sekcją content, znaczy partial, tak, ja pozwoliłem sobie to rozbić na dwa polecenia od razu, czyli alter database, test CDB, set content, partial lub nowy, tak? Czyli utworzyłem najpierw bazę bez tej funkcji i dopiero teraz tą funkcję aktywuję na bazie danych poleceniu alter. Jak Państwo będziecie wykonywali, to też zależy od tego, czy to jest dla istniejącej bazy, czy dla nowej. To jest scenariusz w sytuacji, kiedy już mamy jakąś bazę produkcyjną i chcielibyśmy zmigrować do tego nowego rozwiązania przechowywania bazy. Gdybyśmy chcieli wyłączyć, proszę Państwa, tą funkcję, to wystarczy użyć content z naszą nową, tak? Teraz zobaczmy, co się dzieje z użytkownikami. Tworzymy sobie użytkownika create user with password. Przypisuję go do jakiejś roli dubionek. Baza danych nam się pojawiła na serwerze. Użytkownik nam się pojawił w bazie danych. Tutaj, tak jak mówiłem, mamy troszeczkę zmienioną formatkę. Pozwolę sobie wyświetlić jeszcze zgłoń nową. Widzimy także, jest lista, jest SQL User with Login, SQL User with Password, User without Login, User mapped to Certificate, Asymmetric Key Windows User, tak? Ale nas interesuje ta opcja. Teraz, jeżeli mamy taką bazę stworzoną, no to pozwólmy sobie nawiązać połączenie. Czyli wykonujemy połączenie na CDB User, hasło Password, ale upewniam się, że tu nie mam bazy danych wpisanej. Robię koniec. Dostajemy komunikat, że nie ma takiego loginu na warstwie serwera. Czyli zobaczył sobie connection string i mówi tak. Mam użytkownika, wpisał mi hasło, ale nie mam bazy. No to szukam loginu. Tak? Nie mam loginu, no to zgłaszam błąd. Proponuję zapamiętać ten numerek, bo dzięki temu numerkowi bardzo łatwo można sobie utworzyć alert na warstwie serwera na zasadzie powiadamiania maila wtedy, kiedy ktoś Wam próbuje się zalogować na jakieś inne konto. Tak? To jest numerek 18456. Bardzo łatwo można zbierać informacje, kto i kiedy, z jakiego kosta próbuje się logować do serwera z naruszeniem polityki hasła, tak? Też w ogóle nie zna hasła, próbuje się dostać. No to wybierzmy sobie tą bazę danych. Robimy connect. Sekunda, gdzie się loguje. Aha, nie do Express, tylko do SQL 2012. To jeszcze raz, przepraszam, powtórzę ten test, żeby nie było oszukuje. To, tak? Mamy dokładnie ten sam komunikat, logowanie użytkownika nie powiodło się. Wybieram tą bazę danych, robimy connect i teraz jesteśmy zalogowani. Proszę zwrócić uwagę, tak jak mówiłem, to jest wersja developer, widzę tylko sekcję baz danych. Teraz wykonujemy analizę metadanych i za chwilę przeniosę tą bazę, jeszcze raz się zaloguję na innej stronie. Proszę zwrócić uwagę, że domyślnie on już mi pokazał, tak, że ma jakąś sekcję, znaczy ma jakiś wiersz one contained entities, czyli jest trasa utworzona, która jest zależna od serwera, więc ją od razu wyświetlam. Sys databases, mamy informację dla tej bazy danych, że jest to jedynka i jest partial, tak, czyli to co pokazywałem wcześniej. W database property X możemy sprawdzić poprzez containment zero-jedynkowo, tak, czy ta wartość jest faktycznie containment, czy też nie jest containment, więc mamy wiele poziomów, z których możemy odczytać tę informację. Sys database principals, mamy informacje o tych użytkownikach. Tu celowo uruchamiam dla wszystkich, proszę zwrócić uwagę, że za CDB user mamy SQL user, ale jako authentication type to jest database, tak? Dla zwykłych użytkowników to jest non, dla Windowsowych użytkowników to jest Windows user i Windows. Tak? Czyli mamy opisany praktycznie każdy nowy element, który się pojawił. I teraz proszę zwrócić uwagę, że dodatkowo uruchomię sobie alter event session on server. I uruchomię teraz procedurę składowaną, która sięga tak na dobrą sprawę z bazy test CDB do bazy sys database, znaczy do widoku sys database w masterze. Tak? Czyli
Teoretycznie jestem tu, ale sięgam do innej bazy, więc robię pewną zależność od serwera. Mamy to utworzone. Teraz w management moglibyśmy sobie włączyć tutaj extended event z mojej sesji, która została utworzona w CDB Session, tak? To jest taka opcja Watch Live Data, ale ja też dodatkowo eksportuję sobie to do pliku, więc pozwolę sobie ten plik za chwileczkę wyświetlić. To będzie sekundę trwało, więc zanim on się załaduje, to ja pozwolę sobie już iść dalej. I teraz proszę zwrócić uwagę, że robiąc jeszcze raz coś tego widoku, widzę tak informacje Object Class Desk, Major ID może być poddane do funkcji Obiekt ID, wtedy on nam zwróci jakiś opis tego. Mamy informacje, tak, kiedy to było, co to było wykonywane i widzimy, że jest jakieś odwołanie typu select, tak, poprzez bazę danych do systemowego widoku. Czyli jest wskazany jakiś rodzaj tej zależności. Oczywiście w momencie, kiedy ja uruchamiam taką procedurkę, to ta procedurka działa. Tak? To nie jest powiedziane, że ona nie może być utworzona. Ona działa, ale serwer opisuje ją, że to jest coś, co może być potencjalnie problemem w przypadku jakiejś migracji tej bazy danych. Tak? Czyli jest to coś, co może zwrócić na serwerze takie dane, a po przeniesieniu albo nie zwróci tych danych, bo tego obiektu nie będzie, albo okaże się, że te dane są zupełnie inne niż na tam serwerze. Dobrze, to teraz wywołajmy jakiś config collation. Zróbmy sobie na tej bazie danych zmianę collation na Chinese Simplified Changing Store CIS. Cokolwiek by to nie oznaczało. Tworzymy teraz tabelkę T1. W bazie TMDB tworzę tabelkę hashową, czyli taką, która pobierze sobie collation z bazy TMDB, tak? Bo jest bezpośrednio w niej tworzona. I uruchamiamy zapytanie. No i dostajemy komunikat, że collation CIS to w żaden sposób nie jest spójne z Chinese Simplified Changing. No dobrze, to zdrukujmy sobie tą tabelkę i uruchomimy tworzenie jasno tabeli tempowej ze wskazaniem collation poprzez definiowanie tego Chinese, które de facto zdefiniowałem do mojej bazy content data. Uruchamiamy ten select i bez problemu to zapytanie się wykona. Nie ma znaczenia, że nie ma danych, tak? Bo config collation jest na wyższej warstwie, więc od razu mam to zna. Jak migrujemy bazę? Tak samo jak każdą inną. Robię backup tej bazy na dysk. Wykonało mi się to tutaj do pliku. Włączymy się do tej drugiej instancji. Próbuję wykonać w pierwszej kolejności odtworzenie bez włączenia tej funkcji, tak? No i mamy komunikat, tak? SP konfigurowali content authentication must be set to 1, tak? In order to restore content i tak dalej, i tak dalej. Czyli jasno mi mówi, że nie wykonał tej operacji, bo ta funkcja nie jest włączona. Muszę ją włączyć. I dopiero teraz mogę wykonać polecenie restore. Oczywiście zalogujmy się testowo do tej instancji Express. Wskazujemy bazę test CDB. I tu zwróćcie uwagę, że widzę databases, widzę system databases, widzę master. Widzę security, widzę loginy i tak dalej, i tak dalej. Ten sam serwer, ta sama baza, te same narzędzia, ta sama wersja, edycja. Nie mam pojęcia, od czego to zależy, ale żebyście Państwo nie byli zdziwieni, od razu uprzedzam, że taki efekt może mieć miejsce. Oczywiście w momencie, kiedy ja się zalogowałem do tej bazy danych, to mogę skorzystać z magicznej funkcji select, username, tak? No i widzimy, że faktycznie zalogowaliśmy się jako ten CDB user, tak? Czyli to nie jest jakieś konto SA, to nie jest żaden login minusowy, tylko faktycznie tak jak podałem informację w screenie, to tak się zalogowałem. Ok, a tu w zasadzie dla podsumowania to jest taki przykładowy skrypt utworzenia tej sekcji właśnie Extended Event. Dla przykładu pokażę, że można ją też wyklikać oczywiście. Ja przyznaję się, poszedłem na skróty, najpierw to wyklikałem, a później zeskryptowałem. Przy okazji pokazując nowy interfejs, to jest od razu w większym skrócie. Wystarczy w tej wyszukiwarce, tak, event library, szukać eventu, który się nazywa database uncontained usage. Tak? Tu można zakładać filtry i tysiąc innych bajerków, ja tego nie komplikowałem absolutnie, bo w zasadzie chciałem pokazać, że to konkretne zdarzenie. I tu proszę zwrócić uwagę, pozwolę sobie zatrzymać tą sesję. Mamy zdarzenia konkretne, które nam mówią, że wykonywane są jakieś operacje, tak, właśnie
typu takiego zależnego od serwera, tak? Czyli widać, database, master, tak? Feature name, server property, system built-in function, czyli wykonuje coś, co jest związane z serwerem. I to jest za każdym razem triggerowane zdarzenie, a nie tak jak w przypadku widoku na zasadzie utworzyłeś obiekt, to ja ci powiem, że go masz. Tutaj każdorazowo, kiedy pod aplikacji wykonuje coś, co sięga do czegoś, co nie jest jakby niezależne zupełnie od serwera, mam informację o takim zdarzeniu w tym miejscu. Oczywiście część informacji jest tu nadmiarowa, tak, bo w sumie call start powiedziałem tak profilaktycznie, niewiele mi to mówi w tej chwili, co na tym stosie sobie leży. Client connection ID, jak widać, też jest zwrócony nie poprzez PID-a, tylko jakiegoś GUID-a, to jakiś PID jest zupełnie inny i tak dalej, tak? Ale załóżmy, że szereg tych informacji łącznie z użytkownikiem, który wykonał takie polecenie, mamy dostępne dla deweloperów i dla administratorów. Dobrze, w podsumowaniu w zasadzie, proszę Państwa, zastosowanie to już pozwolę sobie pominąć, tak, bo o tym wspominałem, to jeszcze jako ciekawostkę powiem, że Microsoft takiego rodzaju bazy danych poleca właśnie dla zastosowania nowej funkcjonalności, czyli Always On. To zakłada, że właśnie dzięki temu, że mamy wiele replik tej samej bazy danych, to mogę takie bazy content data, więc bardzo łatwo migrować w te grupy, tak? Czyli zupełnie się niezależnie od serwera. Tworzę jakąś grupę bazy danych, ona ma wiele replik, a ta replika de facto to jest baza, która może żonglować sobie pomiędzy różnymi serwerami. Dzisiaj działa tu, jutro działa gdzieś indziej, za miesiąc może działać zupełnie na jakimś innym serwerze, tak? Więc to jest bardzo wygodne. Ok, ja dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to pozwolę sobie, żebyście... Jeżeli nie ma pytań, to ja dziękuję bardzo, zapraszam na przerwę i po przerwie na kolejną sesję, to jest bezpiecznie chyba zaczynamy.